proszę na razie. Wiki! Co to powiedział? Zawsze, co to wróci, co to wróci.
Bydgoszcz. Myślę, proszę Państwa, że i poziom spotkania, i Państwa zachowanie to jest poziom absolutnie pierwszej ligowy. Zawodnicy, Bogdan Rokosz, Damian Malinkowski. Damian, jakie przywitanie, to nie jest tak. Panowie, przywitajcie sobie z kamerze. Tylko w tym ustalać. Sportowe przywitanie. I jako pierwszy, pan Bogdan Rokosz. Spokojnie, mocno, jedziemy. Brawo, bardzo ładny show. Następny Damian Barino. Piastu Katowice, faktem się chyba jest w swoim meczu ze Stajnikiem. Gracze przegrał 0-1. Proszę Państwa, a ten nas zespoły na drugiej drużyny, na drugiej przepraszam tej ligi, przystępują w tej samej zestawie, jak tu kończył pierwszą część meczu, którą właśnie rozpoczął zagrany był pan Gilles Lubina. Rezultat bez bramy, więc dobry Państwa na pewno, że w tym momencie się przetrzyma. Trzeba wygrać wydatki kolejna z szóstej drożnej na ruchu.
Gwiazdy. Przemysła! Przemysła! Prowadzi 2-0. Ruch to! Niebieski kolor! Niebieski kolor! Niebieski raz, dwa, trzy!
pierwszy, zabierze głos gości pan Bogusław Paniak. Ja powiem tak, tak niedawno siedziałem tutaj obok Darka i byłem szczęśliwy, uśmiechnięty i zadowolony, bo wygraliśmy wtedy tutaj 3-1. Natomiast dzisiaj chylę czoła przed trenerem Leciałowskim, bo ruch tamty na ruch ten, który dzisiaj zagrał mecz, to są dwa różne zespoły. Nie tylko gratuluję przede wszystkim trenerowi, że wygrał, ale wygrał po prostu zespół, który dzisiaj wykazał więcej determinacji, chęci i nie przespał pierwszej połowy przede wszystkim, bo pierwsza połowa już ruch zasłużył sobie na bramkę. Trzeba sprawiedliwie oddać, że na meczu na szczycie oba zespoły stworzyły dobre widowiska, szczególnie w drugiej połowie, kiedy no my zaczęliśmy się otwierać i zaryzykowaliśmy wygranie tego meczu. Pierwsza bramka, myślę, że po ogromnym błędzie Truszczyńskiego wpada, bo Mioduszewski do tej pory byłby chyba fenomenem tego meczu, gdyby ten mecz zabroniłby na zero. Marku, gratuluję Ci, gratuluję postawy ruchowi. Jeżeli ruch będzie tak grał, a my byśmy tak grali jak z Jagiellonią, bo było to podobne widowisko, to kapitalna sprawa. Uważam, że mecze dwóch zespołów przy takiej oprawie meczu, 8 tysięcy na ruchu, to tylko jest jedna dobra rzecz, że Zawisza Bydgoszcz swoją postawą, ten młody historycznie klubik, przynajmniej ten, który ja prowadzę, to dlatego też przyszło tyle ludzi na lidera. I z tego się cieszę, że przynajmniej w ruchu trochę pieniążków przybyło. A teraz jedna jeszcze rzecz, tak już tak naprawdę, bo nie na pewno mi nie jest do śmiechu, że jedynym pozytywem tego meczu, że Ćwieląg znowu nie strzelił mi bramki. Także gratuluję Ci, Marek, i pogratuluj ode mnie zespołowi, bo zasłużenie wygrali się do spotkania. Ale jeszcze muszę taką szpileczkę dać zawsze, bo nigdy tego nie robię, no ale jeżeli zobaczycie w telewizji rzut karny, no to śmiech na sali pana Gila. No przecież to jest sprawa Lewicz faulowany, a nie odwrotnie. No jasne. I druga sprawa, jest ewidentny rzut karny na Staniszewskim, a on daje mu żółtą kartkę. No, no katastrofa. Oczywiście to jest całkowicie inna sprawa niż gra ruch, prawda, czy widowisko. Służone zwycięstwo. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Teraz o zadanie głosu poproszę pana Marka Wyciąskiego. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa, bo uważam, że to jest bardzo cenne zwycięstwo dla naszej drużyny. Przede wszystkim z tego względu, że zespół Zawiszy Bydgoszcz pokazał, że jest na tym miejscu, nieprzypadkowo na którym jest. My postawiliśmy sobie cel powalczyć o zwycięstwo z tym zespołem i rzeczywiście mogę się cieszyć z determinacji, na pewno też z jakości gry, bo w przeważającej części tego spotkania tutaj chcieliśmy grać w piłkę i dla nas to był cel podstawowy. I z tego też względu myślę, że publiczność tak licznie zgromadzona i dopingująca była zadowolona ze spotkania, ponieważ spotkały się zespoły, które zwyczajnie chcą grać w piłkę i zasłużyły na to, żeby właśnie było takie zainteresowanie wokół nich. Dziękuję jeszcze raz za mecz. Ja może jeszcze dodając, co Marek powiedziałeś, no właśnie o to chodzi, przyjeżdża Tarasiewicz z Jagiellonią. I no i u nas jest też 6 tysięcy, ten rekord tam pobiliśmy wtedy naszej tej publiczności. Ale gramy w piłkę otwartą, tu nie ma punktatorstwa, czyli po prostu jakimś tam półnapastnikiem, wszystko w tyłach. Mecz był, wymienność ciosów była, tych ciosów tych zadawałeś więcej, my się wybranialiśmy Mioduszewskim, ale to dla kibica jest mecz. Ja jestem przegrany dzisiaj, ale ja się cieszę, że stworzono w drugiej połowie przynajmniej widowisko, gdzie kibic powie tak, ja przyjdę na drugi raz na ruch. Ale nie przyjdzie na ruch, na przykład, która będzie męczył się w ataku pozycyjnym, bo 11 ludzi się broni. Bo takie mecze na pewno, Mareczku, będziesz grał już niedługo, bo wiesz, że tak jest. No, bo jesteś bardzo wysoko i od razu defensywka. Ja powiedziałem, 3 napastników zaryzykowałem, boki pomocy odpuściłem. Kosztem tego nie trafiłem prawdopodobnie z Truszczyńskim na Sokołowskiego. Myślałem, że dynamiczny chłopak da sobie radę. Taktycznie troszeczkę mnie zawiódł. Prawdopodobnie Michalski, nie wiem jakby było. Po meczu zawsze można gdybać. Jednak muszę już podkreślić, bardzo dobre spotkanie. Ktoś, sędzia Gil wchodząc chyba nie widział, że ja już jestem, mówi pierwsza liga, tak sobie sędzia powiedział. Może i widowisko pierwsza liga, on jeszcze nie chyba. Dziękuję panu trenerom za wypowiedzi. Jeszcze przed zadawaniem pytań chciałem przekazać państwu wiadomość, że dzisiaj mecz obejrzał komplet widzów, 7,5 tysiąca. 7,5 tysiąca widzów zasiadło na trybunach. I to jest naprawdę pierwszy mecz, gdzie siadł komplet. Życzymy oczywiście, żeby tak było zawsze, no ale wiadomo jak jest. Teraz zapraszam do zadawania pytań. Co?
chodź, chodź, już nie kręć, nie, już wystarczy, chodź. Chodź, idziemy do kawiarni.